Mamy dzisiaj drugie warsztaty na temat komunikacji. Chcę dzisiaj mówić o podstawach komunikacji. Przypominam dla tych z Was, którzy nie byliście na pierwszej części tych warsztatów, czy tam może nie widzieliście tego wnętrza jeszcze, że robimy to dlatego, ponieważ uważam, że komunikacja jest bardzo ważną rzeczą, a jest dla nas tutaj w Kościele, tutaj u nas w Kościele, w naszej społeczności, widzę masę mankamentów komunikacyjnych. Wiem, że to nie jest tylko temat na naszej wspólnoty, natomiast ja to widzę. Zmieniłaś włosy? Mi się nie podoba. Jasny komunikat. Bardzo ładnie wyglądasz, naprawdę. Inna puza. Nowa ja. Ale to jak już rozmawiamy, to weź głośnik na nas kieruj. I tutaj na was? A jest na was kierowany. Właśnie zrób, bo na pewno nie zbierasz. Gdzie jest ten głośnik? Drut to nie sięga, drut. Po prostu na nas kieruj. Nie, musi tu stać. Po prostu przed nami. Tak? Nie podchodzę, bo tam jest pluka. Komunikacja, tak jak mówiłem o tym wcześniej, to jest wymiana informacji między przynajmniej dwiema osobami w celu przekazania i przyjęcia myśli oraz uczuć. Bo to nie jest tylko komunikacja związana z tym, że mówimy coś do siebie, ale to też jest komunikacja emocjonalna. I o takich rzeczach będziemy mówić, jeżeli chodzi o komunikację. Więc nie będziemy mówić o komunikacji jedynie na zasadach tego, jak mówić i co mówić, bo to jest za mało dla nas. Jeżeli człowiek Boży, szczery człowiek Boży, nie ma zbudowanego systemu komunikacji, czyli przekazu, tudzież przyjmowania, bo to jedzie na dwie strony, myśli i uczuć, to tak naprawdę jest niesprawny. To jest niesprawny człowiek. Ja znam bardzo dużo chrześcijan, którzy się nie umieją komunikować. Nie umieją zakomunikować bardzo prostych rzeczy. Znam zapętlonych chrześcijan, w sposób zapętlony komunikujących. Używających w miejsce prostych form komunikacyjnych, religijnych zwrotów, dziwacznych form też emocjonalnych. Tego jest pełno wszędzie. Religia i humanizm, tak jak w innych dziedzinach, ogarnęły również dziedzinę komunikacji. I my nie możemy sobie na to pozwolić. Komunikacyjna. Przede wszystkim pierwsza taka rzecz, o której chcę powiedzieć, to o komunikacyjnej postawie serca. Trzeba uznać, że komunikacja jest ważna. Jeśli nie uznasz, że to jest coś ważnego, to ty nie będziesz się w tym rozwijał. Ty tego nie weźmiesz. Ani ode mnie, ani od nikogo innego. Musisz uznać, że komunikacja zarówno myśli, jak i uczuć jest bardzo ważna. Nie nadrobisz tego namaszczeniem. Nie nadrobisz tego wiedzą. Tego się nie nadrobi doświadczeniem również. Trzeba też tego chcieć. Trzeba chcieć komunikować. Trzeba zapragnąć być człowiekiem komunikatywnym. Człowiekiem, który nie ucieka od komunikacji.
Masa ludzi, zresztą u nas w Kościele również, ucieka od komunikacji. Zastąpiła komunikację czymś dziwnym. Nie wiem, co to jest. Jak to się zwie. Jakaś taka forma przekazu jakichś takich suchych informacji. Rozumiecie? Albo jakaś taka forma przekazu zdawkowych uczuć. Czy się zdawkowo jakoś tak przekazuje. Tak jakby się człowiek bał komunikować. No tutaj na tych warsztatach będziemy sobie robili różne rzeczy, bo będziemy też będziemy też praktykowali różne sprawy. Nie tylko będziemy o tym mówić, ale będziemy sobie to praktykować w różny sposób. Obrazując to w sposób taki bardzo fizyczny, jak też będziemy robili jakby w sposób grupowy tą komunikację. Uczyli się tej komunikacji myśli i uczuć w sposób grupowy. Bo musimy się nauczyć nie uciekać od tego. To potem jest przydatne we wszystkim, w każdej sprawie. O komunikacji trzeba zdecydować. Czyli jeżeli już uważasz to za ważne, już tego chcesz, to musisz teraz zdecydować, że będziesz osobą komunikatywną. Ty musisz, bo jak nie zdecydujesz, to nie ruszysz. Można wiedzieć bardzo dużo o tym. Są ludzie, którzy bardzo dużo wiedzą o komunikacji, natomiast nie komunikują. I trzeba systematycznie trenować komunikację. Komunikacja jest czymś takim, że nie można zaprzestać jej treningu. Nie można, ja teraz nie będę teraz komunikował, na przykład. Jest taki duch, który powoduje, jak człowiek ma focha, to ma danego ducha. I to jest duch, który powoduje, że człowiek przestaje komunikować. No nie będę komunikował. I koniec. Wiesz, o co chodzi? Nie życzę sobie. Zamknę się w sobie teraz. Chowam się na dnie czegoś tam. Tak? Nie powiem nic. Nie zakomunikuję nic, nie powiem, co czuję, nie powiem, co myślę, nic nie powiem. A jak powiem, to powiem tak politycznie, żeby każdy mnie odebrał tak, że nie był przypadkiem skrzywdzony, bo wszyscy krzywdzą naokoło. Będziemy rozmawiać o tym też, dlaczego ludzie nie komunikują. Jakie są powody tego, że nie komunikują. Wiecie, każdy z nas ma małe pokieprzone światło w środku. Każdy z nas. Rozumiecie? Łącznie ze mną. To w ogóle... Z tym się trzeba, to trzeba uznać, że się ma taki popieprzony światek w środku. I ten światek, on po prostu jest. I my musimy zrobić porządek z tym światkiem w środku, a nie uciekać tam w ten bałagan i tam siedzieć. Tylko trzeba zrobić porządek, tak żeby móc ten światek zakomunikować na zewnątrz. To o to tu chodzi. W ogóle czego ludzie pragną najbardziej w drugim człowieku? Uzewnętrznienia. Tego ludzie chcą od drugiego człowieka. Człowiek od człowieka tego chce. Bo człowiek jest predysponowany do tego, aby się uzewnętrzniać. Rozumiecie? I aby komunikować z uzewnętrznieniem drugiego człowieka przez własne uzewnętrznienie. Do tego jest predysponowany człowiek. Tylko człowiek się boi tego. Boi się. Wiecie, ostatnio z kimś rozmawiałem, mówię, masa małżeństw się rozpada. Masa. W Belgii 70% na przykład małżeństw się rozpada. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ludzie nie komunikują. Dlatego, że nigdy nie zostali nauczeni komunikacji. Ludzie tworzą pewne teatry. Idąc głębiej potem w komunikacji zobaczymy, że naprawdę trzeba się poukładać w środku, żeby komunikować. Bo inaczej będzie się uwalniało krzywe komunikaty. Ale to później. Natomiast na tą chwilę musimy uznać komunikację za ważną,
musimy jej chcieć, musimy o niej zdecydować i musimy zacząć systematycznie trenować komunikację. Pamiętajcie, tego tematu nie nauczymy się na pamięć. Nie nauczymy się. Musimy to robić. Druga taka rzecz z takich podstaw komunikacji to jest to, że do komunikacji potrzeba odwagi. Brak komunikacji jest bardzo często zasadzony w lęku. Ludzie boją się komunikować. Dlaczego właśnie boją się komunikować? Na przykład uważają, że nie zostaną zrozumiani. Albo, że nie mają nic atrakcyjnego do zaoferowania. Albo na przykład zostali poranieni w różnych dziedzinach, dlatego, że się uzewnętrznili i teraz się przestali uzewnętrzniać, bo uważają, że to jest ich broń. Teraz się schowam i się nie uzewnętrznię, bo kiedyś się uzewnętrzniłem i dostałem tak prosto, równiutko w serce, że do tej pory nie boli. To teraz nie będę komunikował. Rozumiecie? Powstaje taka krzywa formuła między ludźmi. Albo bardzo płytka, albo krzywa. Trzeba odważyć się komunikować. Trzeba na przykład uznać, że jestem na tyle interesującym człowiekiem, że mam coś do zakomunikowania. Albo na przykład trzeba uznać, że ktoś jest godzien zaufania. Prawda? I wtedy dlatego się mogę przed nim otworzyć. Dlatego trzeba odwagi. Jeżeli chcemy prawidłowo komunikować, to modlitwy o odwagę są bardzo, bardzo wskazane. A dwa, bardzo odważne wystąpienia. Właśnie ja wejdę w tą relację i ja będę komunikował. Będę to robił. Ja, jak odblokowałem się zupełnie, moje życie zostało odblokowane zupełnie, pytajcie moje żony, może wam powiem, gdzie chciała. Ja jestem, trzeba by było zobaczyć, jak ja na przykład się zachowuję w domu obecnie, jaka jest moja formuła zachowania, nie? Ja cały czas jestem czymś zainteresowany. Ja jestem zainteresowany, na przykład Agata się maluje. Maluje się. Ja do niej podchodzę i mówię do niej tak, co to jest za firma tutaj tych malowideł, co masz? No. Dlaczego to pytasz? Nic, mówię, chciałem wiedzieć, bo mówię, to mnie ciekawi. W ogóle stoi i zaczynam rozmawiać. Rozumiecie? I to na przykład po latach problemów komunikacyjnych, realnych problemów komunikacyjnych, znaczy realnych, znaczy problemów z realną komunikacją, bo ja w ogóle zawsze, jeszcze przed nawróceniem, byłem człowiekiem, który umiał komunikować. Tylko, żebyście mnie teraz dobrze zrozumieli, co ja chcę powiedzieć. Tylko to było sztuczne, bo można cały system komunikacyjny zaplanować i stworzyć z niego pewnego rodzaju aktorski środek przekazu. Rozumiecie? Ja tak żyłem. Ale ja nie to nazywam formułą komunikacyjną. Ja uważam osobiście, że to, co ja prezentowałem, zanim ja stanąłem prawidłowo na nogi w Chrystusie w temacie komunikacji, to był fałsz komunikacyjny. Ponieważ jako czarownik byłem człowiekiem, który komunikował dokładnie to, co mi było potrzebne do tego, aby osiągnąć określone cele. Czyli moja komunikacja była tylko i wyłącznie manipulacyjna. W związku z tym, że byłem też egocentrykiem przed moim nawróceniem, więc głównie mi obchodziło, tak, co jest związane z drugim człowiekiem. Interesowało mnie to, co ja mam osiągnąć przez moją formę komunikacyjną. Teraz natomiast ja posiadam zdrową formułę komunikacyjną. W związku z tym interesuję się człowiekiem na przykład. I to na przykład jest może nie kłopotliwe, ale może być dziwne. Bo ja bym na przykład
Gdybym mieszkał z którymś z was, to ja bym chodził, ja bym wszystko interesował na przykład, nie? I tak trochę by było ciężko się mnie pozbyć. No, nie na zasadach takich, że ja bym się tam nie dał spokoju, bo tam przychodzę i się na głowie siedzę. Nie, nie o to chodzi. Tylko, że po prostu, wiesz, ja jestem i w ogóle, wiesz, się poruszam, wiesz, co tam w ogóle jestem. Mówię, co czuję, chodzę, mówię, co czuję, w ogóle, wiem, co mi opowiadam, tu mi jest przykro, tu mi jest tak, w ogóle tak chodzę, w ogóle jestem, to jest, rozlany jestem, jak woda. I ktoś patrzy z boku, mówi, i teraz ktoś na przykład, kto, powiedzmy, nie posiada tego, to nie jest kłopotliwe, ale ktoś patrzy, mówi, no co tu zrobić z takim delikwentem, wziął się, wylał przede mnie. Wiesz, o co chodzi. Ale to dopiero to jest normalne. Popatrzcie, to jest normalne. To jest normalne, że chodzisz w ogóle, wyobraźcie sobie, jak prosto się żyje wtedy, spotykasz się z drugim człowiekiem i nie ma żadnej zaporowej ściany między wami. Nic nie ma. I sobie w ogóle, wiesz, lewitujesz w ogóle w relacji. Nie ma w ogóle krzywych podejść, nie ma zastanawiania się, co on pomyśli, jak on zareaguje, a czy ja dobrze powiem, a czy ja nie za głupi, a czy ja nie za mądry, a czy on mnie zrozumie. Wiesz, o co chodzi? Nie. Ja w ogóle zauważyłem, że taki był Jezus. Jego nie do końca obchodziło, czy ktoś go rozumie. On komunikował. Zauważyliście to? Czasami komunikował takie rzeczy, że oni patrzyli na niego jak sroka w gnat. W ogóle on stał i kto nie będzie jadł ciała mojego, nie będzie pił krwi mojej, nie będzie miał działu ze mną. W ogóle wiesz, o co chodzi. No i w ogóle, wiesz, on chodzi, w ogóle wiesz. No i w ogóle, rozumiesz? Zupełnie on komunikował w ogóle w tak przeciwny sposób, wiecie, mówił chyba mu, jest przykro, on mówił, kurczę, tutaj cierpię z tego powodu, jest mi źle z tego powodu, a cieszę się z tego powodu, o, ty jesteś czarny, to będziesz tutaj się murzyn nazywał, rozumiesz, o co chodzi. I chodził, takie rzeczy robił różne, dziwne. Prezentował w ogóle poczucie humoru, prezentował w ogóle smutek, który miał, był rozlany jak woda. To był człowiek komunikacji. On komunikował całego siebie. Dlatego on stał potem przed nim i mówił, to nie widzicie? Jak ja żyję? Nie widać? Widać to w każdym moim słowie, w każdym moim geście, w każdym moim w ogóle ruchu. No w ogóle widać. No myślę to, co czuję. No rozumiecie, o co chodzi. Kurczę, o co wam chodzi? No. Jestem dla was jasny, przejrzysty, klarowny. Jestem światłem. Człowiek prawidłowo komunikujący jest światłem. A nie, że z człowieka się wydobywa. Co tam u ciebie? Jak się czujesz? To zależy. Od czego zależy? No od tego, kto pytał, jaki dzień, czy coś tam. Dlaczego tak jesteś smutny? Nie jestem smutny. Dlaczego płaczesz? Nie płacz. Wiesz, tylko jeżeli my się nauczymy tego, to będziemy w ogóle bardzo sprawnie się w tym poruszać. Nie będziemy się bali uwalniać myśli i emocji. Tylko odważni musimy być. Odwaga tu jest bardzo potrzebna. Trzecia rzecz, bardzo taka już techniczna. Mega istotną rzeczą jest, żeby komunikować rzeczowo. Komunikacja musi zawierać w sobie konkretne przekazy. W ogóle komunikacja nie może być chaotyczna. Możemy nawet najbardziej głębokie uczucia komunikować w bardzo rzeczowy sposób. Tego się musimy nauczyć. Rzeczowo. Na przykład właśnie, jest mi smutno. Rozumiesz? Rzeczowa komunikacja. Siedzi człowiek taki, siedzi sobie ktoś na przykład, podchodzi drugi, co ci jest? Nic. No, ty kogoś dzielić w błęd. Wiesz, o co chodzi? No, jak można takie to? Nic.
Co ty robisz? Nie manipuluj mną. To jest wtedy manipulacja. Manipulacja emocjonalna. Siedzi w centrum w ogóle na przykład kościoła, nie na skrzynce, tu, na środku, łeb spuszczony, wszyscy go widzą, no nie? Podchodzi ktoś zainteresowany do niego, pokazuje wam w ogóle problem relacyjny. Pro ciebie tak siedzi. Pufa, aż go słychać tam. Podchodzisz. Co ci jest? Nic. No szok. Co mam ci zrobić? Podejść do ciebie, nie wiem, na plecy ci wsiąść, jak cię przytulić, co ci... Nie, nie, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Halleluja, halleluja, halleluja. Zamiast powiedzieć do człowieka, wiesz co, jest mi smutno. Kurczę, jakoś tak, nie wiem, przyszły do mnie dzisiaj takie myśli, w ogóle źle mi jest. No. Jak ktoś odpowie tak nic, to ja mogę się zareagować, tak myślę, że to jest manipulacja emocjonalna? No jest mu nic. No kłamie. Kłamie. Wiesz co robi? Wiesz co robi? Ma zaburzenie takie gdzieś głęboko schowane, rozumiesz? Żeby zwrócić na siebie uwagę, koniecznie chce czyjejś uwagi. Nie komunikuje prawidłowo, tylko uwagi czyjejś chce. W chory sposób, taki chory sposób. Chce uwagi. Mogę mu dać tę uwagę, w porządku, to nie o to chodzi, dam mu tą uwagę, bo mam twoje dzieci też w domu, wiem, że te dzieci uwagi potrzebowały, trzeba tą uwagę dać. Ale w ogóle łatwiej jest zakomunikować. Co ci jest? Smutno mi. Albo przykro mi. Albo na przykład, nie wiem, kurczę, boli mnie coś, albo ja nie wiem co. Rzeczowa komunikacja, rozumiecie? Rzeczowa. Przekazujemy bardzo rzeczowy komunikat. O co mi chodzi? Zarówno na poziomie spraw fizycznych, jak i spraw emocjonalnych. To mega ułatwia relacje. Powiedzenie do drugiego człowieka o faktycznym stanie. Jeżeli w ogóle nie chcesz takiego czegoś, to schowaj się. Może jesteś na przykład, załóżmy, jesteś człowiekiem wiary i masz trudniejszą sytuację, ale nie chcesz mówić o tych rzeczach, bo na przykład przechodzisz jakąś swoją wewnętrzną walkę i ty sobie ją wygrywasz, to się idź i schowaj. Ok? Żeby nie narażać się w ogóle na rozmowy żadne, nie potrzebujesz teraz tego, zwiń się z tego nabożeństwa czy skądś tam, idź sobie posiedź w ogóle sobie w domu. Bo ty masz, ja rozumiem, że ludzie prowadzą różne też walki wiary, nie chcą rozmawiać w jakichś okolicznościach na przykład o pewnych sprawach, wiedzą, że muszą to przejść sami z Chrystusem. Ja to wszystko rozumiem, bo ja jestem człowiekiem ruchu wiary. Ale nie stwarzaj tej sytuacji wtedy, bo to jest fałszywa komunikacja, bo ty coś komunikujesz, siedzisz z głową spuszczoną, no to coś komunikujesz. I jest jakiś odbiorca tego komunikatu, który miłośnie do ciebie podchodzi i zaczyna z tobą rozmawiać, a ty nadal ciągniesz temat w chory sposób. Po co? Przecież to burzy relacje. Ta relacja nie może prawidłowo powstać tutaj. Krzywo coś się tam dzieje. Rozumiecie zagadnienie? My musimy takie rzeczy w ogóle temu się przyjrzeć. Ja kocham rzeczowość. Sam jestem rzeczowy też. Na przykład ktoś tam odszedł z kościoła. Potem ktoś mnie pyta, jak ci z tym? Ja mówię, i zależało w jakim miałem na przykład nastrój, prawda? Na przykład jestem rozgniewany tym. Rozgniewałem się. Na przykład, nie? Bo się rozgniewałem. Ja to komunikuję, bo ja uważam za słuszne, aby to zakomunikować. Dlaczego mam tego nie komunikować? Dalej, komunikujemy jasno. Czwarta rzecz. Komunikujemy jasno, to znaczy unikamy zawiłości. Żadnych
wejść przez tylne drzwi. Zawsze komunikujemy jasno. Jeżeli rozmawiamy z drugim człowiekiem, to w taki sposób, aby ten człowiek nas rozumiał. Upewniamy się, rozumiecie? Jesteśmy w bliskiej relacji z kimś. Nie mówię, że głosimy gdzieś tam, czy mamy przeciwników jakichś naszych przekonań, bo to nie o tym w tej chwili mówię. Mówię, jesteś blisko z jakimś człowiekiem, prawda? I co robisz? Komunikujesz jasno pewne rzeczy. Już nie... To każda rzecz musi być w taki sposób podana, bardzo prosty do przyjęcia. Używasz prostych słów. Nie używasz takich dziwnych zwrotów. Ciągle, nie wiem, jak gdyby, być może. Rozumiesz? Kochasz mnie? Być może. Takie perfumy były kiedyś komunistyczne polskie. Być może. Ruski to potem od nas kupywali, dawali nam za to wagony nici, w niciach nam płacili, człowieku, rozumiesz? W niciach. Rozumiesz? Tak nas Rosja kochała. Płacili nam w niciach i brali te perfumy i przerabiali na klejkę, bo może być. A potem nam je sprzedawali po 2 razy wyższej cenie. Szok. Tak było, człowieku, tutaj w Układzie Warszawskim. Kochasz mnie? Być może. Rozumiesz, że kochasz mnie? Przecież wiesz. Co wiem? No wiesz. No ale co? Jasny komunikat. Jest. Kochasz mnie? Kocham cię. Kochasz mnie? Nie kocham cię. Chcę cię zabić. Myślę o rozwodzie. Myślę, jak cię zakopać i rozpuścić w kwasie. No po prostu, w ogóle bardzo jasny komunikat. Albo kocham cię, zamierzam z tobą spędzić resztę życia. Nikogo, rozumiesz, o co chodzi? Jasny komunikat bardzo. Tak, lubię cię, ja ciebie też. Tak. Ale co? No tak. Rozumiesz. W ogóle w komunikacji to są bardzo ważne rzeczy. To o takie rzeczy się rozbijają relacje później. One są pewne niedopowiedziane sprawy. Takie, rozumiesz? Brak końcowej kropki w tym wszystkim. To trzeba eliminować z komunikatu. Dalej, bardzo praktyczna rzecz. Komunikujemy wyraźnie, tak, aby nasze komunikaty były klarowne w podaniu. Ludzie mówią w taki sposób, czasami, że jak rebus, taki rebus komunikacyjny jest ci podany. Na przykład mówi coś ktoś do mnie i 3 razy albo 4 odchodzi od jakiegoś tematu. Ja w pewnym momencie mówię, kurczę, zaczęliśmy od kozy, tak? Skończyliśmy na jakichś Himalajach, mówię. A patrzę, on wraca do kozy. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, kurczę, blade, ja już w ogóle nie wiem, o co ci chodzi. Macie takie przypadki, że rozmawiacie z kimś i nie wiesz, o co komu chodzi? To jest szok, ale to jest szok. Rozmawiasz rzekomo z człowiekiem, który mieszka w tym samym kraju, rozmawia tym samym językiem, środkowa Europa, XXI wiek, a nie wiesz, o co mu chodzi. Rozumiesz? Dlaczego? Dlaczego nie wiesz, o co mu chodzi? Dlatego, że to nie są wyraźne komunikaty. Tych w ogóle odejść, tych odgałęzień jest masa. Kiedy komunikujemy do człowieka, staramy się ten czpień myślowy przekazać. Czpień myślowy jakiś. Zakończmy go, zróbmy drugi. Jestem troszkę zafiksowany na tym tłumaczeniu Biblii, więc przytaczam różne przykłady z tego, bo siedzę w zasadzie każdego dnia nad tym, przynajmniej po trochu, po ile mogę. I na przykład zobaczyłem, co narobili nasi ukochani w ogóle, na przykład tłumacze przez lata. Paweł, niesamowicie logiczny człowiek. Słuchajcie, mega logik. Kocham faceta po prostu. Takie jasne wypowiedzi, taka jasna komunikacja,
Ale to, jak to zostało przetłumaczone, to jest po prostu szok. Paweł na przykład tam pięknie zaczyna o czymś, jeden, drugi, trzeci werset, kończy. No, w Grece nie ma tych interpunkcyjnych w ogóle znaków, nie ma tych przecinków. No i w dzisiejszej Grece to te kropki tam są już, ale w tamtej Grece to nikt nie wie, czy były kropki, czy kropek nie było. To jak ktoś zaczynał temat i kończył, i zaczynał drugi, to trzeba było w pewnym sensie wyłapać z jego wypowiedzi. Dlatego on musiał bardzo logicznie mówić do ciebie. Rozumiecie? No i teraz Paweł zaczyna jakiś wątek, prowadzi go bardzo logicznie i gdzieś zakończa ten wątek. Ale nasi tłumacze potrafili zrobić taki numer. Jeden werset, Paweł zaczyna pierwszy, drugi, trzeci i połowa czwartego, i oni w połowie czwartego stawiają kropkę i od połowy czwartego wersetu rozpoczynają, przepraszam, stawiają przecinek, nie kropkę, tam gdzie Paweł skończył w ogóle swoje powiedzenie, oni stawiają przecinek i od połowy czwartego wersetu po przecinku oni uwalniają inny kawałek wypowiedzi Pawła na inny temat, który kontynuuje się przez piąty i szósty werset. I teraz jak ktoś to czyta, to w ogóle tego nie wyłapie. Według niego Paweł w pewnym momencie zupełnie odbiega od tematu. Rozumiecie? Zupełny problem z komunikacją tłumaczy. Odbiegania od tematu w tym wypadku po prostu błędnie zapisane. Ale jakże są trudną rzeczą, kiedy mamy do czynienia z bezpośrednim przekazem. Ktoś mówi coś do ciebie i nagle uciekł od tego tematu. Nie możesz uciekać od tematu. Musisz ciągnąć coś, jakąś myśl od początku do końca. Nie wolno ci w ogóle przerwać, wprowadzić innego tematu. Rozumiesz, o co chodzi? Potem znowu wrócić do tego tematu, ponieważ ludzie będą chaotycznie w ogóle rozumieć to, co ty do niego mówisz. Rozumiesz? A więc komunikuj wyraźnie. Szósta rzecz. Komunikuj głośno tak, aby być dobrze słyszanym. Ludzie szepczą. Nie wiem dlaczego. Mówi coś ktoś do ciebie i on podnosi cię do niego. Rozumiesz? Powiedz to głośno. To nie chodzi o krzyczenie do ludzi, ale chodzi o normalne powiedzenie. Ja czasami przychodzę koło kogoś, dzień dobry. Dobry. Polska mówi. Wy co mu się stało? Patrzy w ziemię, dobry. Dzień dobry. A nie daj Boże, powiedz, jak się pan ma? No powiedz do kogoś tam, jak się pan miewa? Co o pana słychać? Wiesz, o co chodzi? Albo stara bita po polu, stara bita się powie, w ogóle wiesz, o co chodzi, nie? Albo to, co usłyszał w wiadomościach, to jest nieważne. Generalnie ludzie nie komunikują głośno, komunikują pod nosem. Często w rozmowach tak ludzie komunikują. Także nie słychać. Nie chodzi, jeszcze raz mówię, żeby krzyczeć, ale ktoś musi cię słyszeć. Mówisz w ten sposób, aby druga osoba dobrze cię słyszała. Jak siedzisz blisko, czy stoisz, to mówisz ciszej, ale jak jesteś w jakiejś odległości, tutaj na przykład, to mówisz głośniej. Jesteś na dworzu i wieje wiatr, to nie szemraj. Pod nosem, tylko mów tak, żeby cię wiatr nie przekrzyczał. To są banalne historie, rozumiecie? Ale te historie naprawdę powodują, że są problemy w komunikacjach. I siódma rzecz. W komunikację angażujemy całe swoje ciała. Człowiek musi się nauczyć mówić sobą. Przyjaciele, nie mamy emocji, żeby je odłączać od przekazów, na przykład słownych. Ludziom się wydaje, że
odłączenie emocji od przekazów słownych to jest mega profesjonalne. Oczywiście, jeżeli jesteś w różnych sytuacjach, nie wiem, biznesowych czy innych, jak najbardziej należy pewne rzeczy zachowywać dla siebie, ale my nie o takiej komunikacji dzisiaj mówimy. Nie mówimy o tym, w jaki sposób nie pokazać w ogóle człowiekowi, z którym mamy wejść w jakiś interes, twoich stanów emocjonalnych. Bo ja nie o tym chcę mówić, bo nas to nie jest na ten temat jest masa różnych wykładów i chcecie, to się nimi posiłkujcie i się uczcie, bo naprawdę są bardzo wiele z nich jest mądrych, dobrych, tak? I niekoniecznie muszą to być chrześcijańskie rzeczy. To wcale nie trzeba. Ale my musimy zrozumieć, że w komunikacji międzyludzkiej my mamy angażować swoje emocje i swoje ciała, bo tak jesteśmy skonstruowani. Bo to trochę przypomina często to, jak ludzie uwielbiają Boga. Wiesz, tak wewnętrznie. A to wewnętrzne uwielbianie Boga, tak? Ono blokuje człowieka. To jest blokada. Ty sam sobie blokadę zakładasz na siebie. Jesteś zablokowany. Ty nie wiesz, że jesteś zablokowany. Ty uważasz po prostu, że nie wiem, jesteś stonowany, czy masz taki charakter, czy masz co tam, nie wiem, co myślisz sobie, ale generalnie to cię blokuje. W komunikacji człowiek musi komunikować całym sobą. Prawda? A nie w ogóle różę tu stanu. Jak jeszcze jesteś osobą, która głosi Ewangelię, no to już w ogóle nie możesz być takim ewangelistą. Nie. Wiesz, bo to się tak nie głosi, to w ogóle ludzie tego nie chcą, bo to jest nieprawdziwe. Tak? Słuchajcie, przecież ludzie chcą w ogóle jakiejś prawdy. Nie wiem, czy widzicie, jakie są, co dzisiaj robi ogromną karierę, wszystkie w ogóle społecznościowe portale. To robi cały czas potężną karierę. No, na przykład TikTok, prawda? Na przykład TikTok. Ja już się zarejestrowałem tam na TikToku, zaraz będę występował tam na tym TikToku. Ponieważ już tam jestem. Jeszcze się tylko nie mogę to zabrać do końca, bo już mam generalnie patent na ten TikTok. Ja tam takie głupoty robią, dlaczego ja tam mam nie być, tak? No i uważam, że powinienem być na TikToku. Więc założyłem sobie konto. Ja mam pokazać, jak się na TikToku robię, co tam się robi. Tam po prostu się prezentujesz naturalnie takim, jakim jesteś. Do TikToka trzeba być po prostu człowiekiem komunikatywnym, tak? Nic więcej. Zakomunikuj coś. Rozumiesz? Coś zakomunikujesz, proszę Ciebie, i przy tym powiesz o Chrystusie. Wiesz, o co chodzi. Zrobisz coś. Ludzie robią kupę bzdur tam, ale robią to całym sobą. Bo dzisiaj nie mówimy o komunikacji prawdy czy fałszu. Mówimy o samej formule komunikacyjnej. Zobaczcie, jaką furorę robi otwartość komunikacyjna. Jaką furorę, bo czego ludzie potrzebują? Wiecie, kaznodzieja Salomon napisał bardzo mądrą rzecz. Nie ma nic nowego pod słońcem. Kocham te teksty. To, co było, to, co jest, już było. Rozumiesz? Nie ma nic nowego pod słońcem. Od początku ludzie stworzeni przez Boga, stworzeni do tego, aby komunikować się ze sobą, prawda? Oni zostali stworzeni do komunikacji pełnej, całą swoją osobą. Tak? I ty musisz komunikować całą swoją osobą. Muszą być to włożone w twoje emocje. Ja na przykład uwielbiam w ogóle południowców. Jak południowiec mówi do człowieka, on mówi cały. Rozumiesz? On mówi w ogóle to, ja widziałem. Tak mówi. Aleluja. Rozumiesz, o co chodzi? On tak mówi. I mi to na przykład bardzo odpowiada, dlatego że ja widzę w tym, tak, prawidłowość. Ja widzę w tym naprawdę dużą prawidłowość. Ja przyjrzałem się, jak bywałem w Izraelu, przyglądałem się w ogóle na Żydów, w jaki sposób oni się modlą, jak oni się zachowują. I wiecie, w Żydów było to wbijane, w ogóle komunikacja całym swoim ciałem, ze wszystkimi emocjami, myślami, to było wbijane w Żydów od początku do końca. Cały czas. Bo modlitwa z Bogiem jest, do Boga jest komunikacją. I żaden
szczyt nie będzie stał i nie będzie się modlił w ogóle nie wiem, w taki sposób, tylko on się będzie modlił człowiek, który we wszystkich zdjęciach chodzi. Tak się modli Żyd. Bo on rozumie, że człowiek jest trój, ale jedyny. I kiedy my komunikujemy, to w sposób trójjedyny musimy komunikować. I to jest dopiero dla człowieka, dla naszego partnera komunikacyjnego, najbardziej przyjazna forma komunikacji. Nie mówię, że tutaj masz w ogóle, wiesz, latać jak Pershing, proszę Ciebie, i wprowadzać człowieka w jakąś tam formę zakłopotania, bo tu nie o to chodzi. Ale chodzi, żeby był naturalny, normalny, zwykły, naturalny człowiek. Żeby ten przekaz podać, właśnie taki jestem. Tak czuję, tak mam. To jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Przyjaciele, ja uważam, że komunikacja jest bardzo ważna, bo uważam osobiście, że jeden z pierwszych grzechów ludzi, tak to nazwę, proroczo w tej chwili to mówię, polegał na braku komunikacji. Bóg powiedział do Adama tak. Masz strzec ogrodu. Tak? Potem Bóg z Adama wyjął Ewę. I Ewa poszła i się skomunikowała z wężem. Dlaczego Ewa się skomunikowała z wężem? Tu rodzi się bardzo dużo różnych pytań. Rozumiecie? Dlaczego na przykład nie komunikowała z Adamem? Czemu na przykład nie zobaczyła w ogóle, prawidłowo nie komunikowała z Adamem? Czemu na przykład nie zobaczyła dziwacznego stwora na drzewie, który gada i nie przyleciała szybko do Adama i nie zakomunikowała swojemu kochanemu mężowi? Alaś! Wąż gada! Była jakaś blokada komunikacyjna. Coś było nie tak. Coś nie pykło. Rozumiecie? Dlaczego na przykład Bóg powiedział do Adama i do Ewy, z wszystkich drzew możecie jeść w ogrodzie, ale nie z drzewa poznania dobra i zła. Z tego drzewa nie jedzcie, bo umrzecie. Więc czemu Ewa w rozmowie z diabłem, tak, mówi do niego tak. Bóg powiedział, z wszystkich drzew możecie jeść, ale nie możecie jeść ani dotykać drzewa poznania dobra i zła. Przecież Bóg nie powiedział, że nie można go dotykać. On nigdy tego nie powiedział. Dlaczego ona to powtórzyła? Bo ona nie słuchała dokładnie tego, co mówił Bóg. Miała problem z przyjmowaniem komunikacyjnym. Miała problem z komunikacją jakąś. Rozumiecie, o co chodzi? Oto widać, że problem z komunikacją jest łatwy dla człowieka. I nie zawiera się w tej głównej koncepcji takich grzechów, o jakich my mówimy. To jest kwestia koncentracji. Koncentracji. Ja przykładam dużą wagę do komunikacji dzisiaj. W domu, z ludźmi. Chcę to poszerzać. Chcę iść coraz bardziej w to. Chcę się bardziej jeszcze w tym rozwijać. Chcę przez to budować coraz większe i głębsze relacje między mną a ludźmi, na przykład w kościele. Chcę to robić. Nie chcę tego wykorzystywać jedynie w celach głoszeń. Chcę po prostu, bo ja wiem, że przez komunikację udziela się samego siebie i przez komunikację przyjmuje się udzielenie od drugiego człowieka. Przez komunikację mówię do Boga, i przez komunikację Bóg mówi do mnie. Rozumiecie? To komunikacja powoduje, że następuje formuła udzielenia, przekazu, przepływu. Ludzie dowiadują się o tym, co czują, uczą się wzajemnie od siebie. Dwoje otwartych ludzi
Kiedy ze sobą rozmawia o swoich uczuciach, o swoich poglądach, nie boją się siebie nawzajem, otwierają się przed sobą nawzajem, to oni się nawzajem uczą jednocześnie. Jeśli są to wierzący, to się karmią jednocześnie Chrystusem. Mówią, wow, to taki Chrystus jest w tobie, aha, w tobie taki. To taka formuła Chrystusowa jest w tobie, a tobie jest taka. Nie wiedziałem, że tak jest. Ja nie wiedziałem, że tak jest. To jest wzajemne zasilanie się ludzi. Przez komunikację wzajemnie się zasilamy. Rozumiecie? Dlatego ona jest taka ważna. Kiedy będziemy uczyć o tym się dalej i praktykować te rzeczy, to chciałbym, żebyśmy wcześniej obwarowali te życie modlitwą. Chciałbym, żebyście modlili się o to, aby być ludźmi coraz lepszej i głębszej komunikacji. Żebyście mówili, Duchu Święty, ucz nas tych rzeczy, pokazuj nam to, otwieraj nasze umysły na to. Żebyśmy byli ludźmi, którzy będą komunikować tak jak Ty z Ojcem. Bo komunikacja powoduje, że następuje jakaś forma jedności. Jakaś forma jedności następuje. Wiesz, kiedy dowiadujesz się o tym, co ktoś czuje, to stajesz się częścią jego życia. Rozumiesz? Kiedy powierzasz tajemnicę swojego serca drugiemu człowiekowi, to czynisz jego pewnego rodzaju powiernikiem. Następują różne formy jedności. Trzeba z tego umieć korzystać i nie bać się tego. Nie jest to rzecz łatwa dla ludzi, którzy albo z komunikacji zrobili jedynie zawód, czy też komunikacji użyli do tego, aby stworzyć sobie taką barierę ochronną przed światem, lub też dla ludzi, którzy uciekali w brak komunikacji. Prawda? To nie jest łatwe, ale jesteśmy stworzeniami stadnymi. Nie jesteśmy stworzeni do tego, aby funkcjonować w izolacji. Rozumiecie? My nie możemy. Bóg jak stworzył Adama, nie było Ewy, Bóg popatrzył na to, co zrobił, podrapał się po głowie, powiedział, nie jest człowiekowi dobrze, jak jest sam. Powiedziałbym, to nie jest dobrze. Trzeba tu coś dorobić. To Stwórca na to wpadł już. Popatrzył, musi, co on będzie robił. Na początku, póki nie było Ewy, rozumiecie, to Adam miał taką silną potrzebę komunikacji, rozumiecie, że chodził i te wszystkie zwierzęta nazywał potem, rozumiecie. Chodził do nich tam, że ciebie musiał coś powiedzieć. Musiał, Bóg wiedział, że jak on nie będzie komunikował, to on się zapali chyba w środku. To mówi Bóg do niego, to ponazywaj to wszystko, Adam, leć. Co to jest? A to chcesz, żeby to było? Może być słoń? Dobra, słoń nie będzie. Wiecie, że to nie Bóg ponazywał to wszystko. To człowiek wymyślił ten nazwę. Koń. Rozumiesz? Słoń. Może Adam był poetą. Nie wiadomo, ale to człowieka robota, proszę cię. Koczko Adam. Jak ja słyszę czasami jakieś nazwy, to się zastanawiam, proszę ciebie, jakie rosły rośliny w ogrodzie i co Adam jadł. Ale Adam nazywał po polsku. Jak? No to jeszcze gorzej. Powiedz koczko Adam po chińsku. Jakkolwiek. Nie wiem, jakiego języka używał Adam, rozumiesz, nie? Co by nie było koczkodar w jakimkolwiek języku, rozumiesz, to nie jest fajnie. To jest zawsze koczkodar. Tak? Więc wiesz. Chodzi o to, żebyśmy rozumieli mega wielką potrzebę komunikacji. Nie? Na tym się bardzo dużo będzie opierało. W moim życiu i w waszym życiu. Amen.